Streamy prowadzę teraz na Facebooku, zapraszam. Jest, mamy pick-upa ciekawego, sprawdźmy go. Wow. Ford F-150, tylko że niższy. A, bo to jest klasa D. Nie, no to musimy go przerobić. Ja sobie zajadę do chaty swojej. To jest Merc, tak. To jest Mercedes klasy X. Pickup. Mamy tutaj zamkniętą pakę. Ona pewnie jest odsuwana. W sensie, jest taka plandeka, która się pewnie chowa, nie? Albo to się podnosi, nie wiem. Spoiler się wysuwa? Nie, no w tym chyba nie. Był tam jakiś spoiler w ogóle. Czekaj. Gdzie tu spoiler jest, człowieku? Tu mamy jakiś docisk. Okej. Wow, co to jest? No dobra, podoba mi się nawet. I możemy progi wywalić. Ile mniej waży? O, no sporo dosyć. 15 kg mniej. Biorę to. Ale będzie... Jo, go można obniżyć! Jo, pierdziele, ty robimy go na drift? Jo, pierdziele. Patrz, jak oni skaka blota. To jest lowrider teraz. Oh shit. Ale mnie zmiażdżyło. Patrz, jaki obniżony pierniczony. Aż tak? Na drift gnoja? No teraz się tak zastanawiam. O kurde. Pierdzielony. Ja się teraz zastanawiam. Dawajcie go na drift jednak zrobimy. Dobry będzie, kurde, gnój. Dajmy mu te opony. Musimy mu cal zwiększyć teraz. Ja wale, ty. Ale zajebisty. Felgi mu zostawimy w sumie, takie pasują, nie? Cyk, będzie gablota. I teraz walimy moc do niego. Swapa na 1000... 1000 kW? Nie no, chyba nie. Chyba, że... Dobra, na razie nie ładujemy tutaj maksimum mocy, ale możliwe, że później załadujemy, bo on chyba ma jakieś predyspozycje ku temu. Albo felgi różowe, czekaj, bo ja driftowozy miałem robić, żeby felgi miały różowe. Żebym później, kurde, mógł rozróżnić, który jest do czego. Dobry będzie. 1007 kW i 1700 kg wagi. Myślę, że to będzie dobry samochód do driftu. Musimy sobie później jeszcze może sprawdzić w napędzie na 4 koła, jakby driftował, nie? Ale na razie spróbujmy z napędem na tył. Dobry jest. Ooo! Zresztą nie słyszałem, jak ten silnik... W ogóle z czego to silnik jest? Nawet nie wiem. O!
No i pięknie, ziom. Zrób nawet na 4, będzie można większe kąty robić. Też tak myślę właśnie, ale tak się boję, bo... No nie, no coś wymyślimy, może gorsze opony mu założę. Dobra, spróbujmy zrobić tu kółko. To nie jest rondo. To jest kółko do testu samochodu. Oj, trójka lipa. Dobra, spróbujemy skrócić biegi trochę. I zobaczymy, co się wydarzy. Czekaj. Jeszcze jedną rzecz zrobimy. Czwórka już będzie taka maksymalnie wydłużona i zobaczymy teraz. Gdzie te trzy... No właśnie, gdzie te 1300 koni mechanicznych? Ja się pytam. Na trójce jest... no lipa. Nie wiem, co tu zrobić z tą trójką. Spróbujmy jeszcze sobie skrócić te biegi. Cyk. Drifty po ludzku. Za szybko. Daj spokój, ktoś konie ukradł. Z niego, naprawdę. Nie czuć tych 1300 koni mechanicznych w ogóle. O, zobaczmy tutaj właśnie. Kurde. O, coś poleciał, ale ciężko jest tak wejść. Coś jest nie tak z tym autem. Bo wiecie, w tych nowych Mercedesach nie da się wyłączyć kontroli trakcji całkowicie, nie? To może to, kurde. Dobra, dla porównania pokażę wam Chevroleta Silverado, co on robi z napędem na 4 koła. A w sumie też zobaczę, jakie ja tam miałem ustawienia. Te interkulery i tak dalej. To jest taka wersja hardkorowo-driftowa. Ale tu miałem jakieś takie dziwne ustawienia, pamiętam. W ogóle ciśnienie maksymalne z tyłu. Wyleciałem. Przestawić się z takiego Mercedesa też nie jest łatwo, ale kurde, różnica jest kolosalna, nie?
Ten tu w ogóle wszystkie zakręty zjada dosłownie. Kąty zajebiste robi, nie? Jest wariat. I tu nie mamy 1000 chyba 300 koni mechanicznych, tylko mniej. Wow! Wiem, co jeszcze musimy zrobić. Chodźmy sobie tu do chaty i zróbmy mu swapa na silnik V8-kę 6-litrową. Ona może być nawet lżejsza od tej 7-litrowej, coś tak czuję. Zobaczymy. Cięższa może być nawet. Zaraz zobaczymy. Do driftu on jest słaby. Jego by trzeba było zrobić na ten, na offroad najlepiej. Bo do driftu tak nie czuję tego samochodu. Przynajmniej, chociaż z napędem na tył był spoko, tak z napędem na 4 koła zdecydowanie nie. Jeśli już chcecie go robić pod drift, to zdecydowanie napęd na tył. Wtedy jest spoko. Chyba, że chcecie z napędem na 4 koła robić ronda cały czas. Przynajmniej mi się nie udało go zrobić ciekawie na drift pod 4 koła. Ale na tył był zajebisty. Z tym silnikiem i tak dalej. Naprawdę spoko, nie? Tak tutaj to... Oj, z napędem na 4 koła to musielibyście coś tam pokombinować bardziej niż ja, ale ja już tutaj chyba zrobiłem wszystko, co mogłem. Napęd na tył tylko w nim zostaje i wtedy można śmigać spokojnie. Może to kwestia tej skrzyni biegów standardowej czy coś, nie wiem.